To niezwykle uzdolniony pianista, a jednocześnie genialny autor kilkudziesięciu wynalazków, bez których często nie wyobrażamy sobie życia. Nasuwają mi się dwa skojarzenia. Pierwsze, złote dziecko. Drugie, człowiek renesansu. Opatentował ponad 70 różnych, bardzo ciekawych rzeczy, które służą po dzień dzisiejszy. Józef Hoffmann, najlepszy wynalazca spośród muzyków i najlepszy muzyk wśród wynalazców. Urodził się 20 stycznia 1876 roku w Krakowie, zmarł 16 lutego 1957 roku w Los Angeles. Utalentowany polski pianista, kompozytor, pedagog i genialny wynalazca. Już od wczesnych lat dziecinnych wykazywał zdolności w grze na fortepianie. Był wybitnym pianistą, uznawanym przez publiczność, potrafił publiczność oczarować. Wystarczyło kilka dźwięków spod jego palców i po prostu zapadała tak głęboka cisza i tak wielkie skupienie publiczności, że trudno to opisać słowami. Był uznawany za cudowne dziecko, ponieważ już jako ośmiolatek podczas zaborów dawał koncerty przed warszawską publicznością. A mając lat 11, podczas tournée po USA zagrał m.in. w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku. Docelowo miało być 80 koncertów. I to proszę sobie wyobrazić, w jakim czasie. 52 koncerty dało 11-letnie dziecko w przeciągu 2,5 miesiąca, co daje średnią, łatwo można policzyć, 5 koncertów tygodniowo. Można by powiedzieć, że Józef Hoffmann był złotym dzieckiem i spełnionym złotym dzieckiem, dlatego że w dorosłym życiu artystycznym, można powiedzieć, był całkowicie, no absolutnie spełniony. Koncertował do 70 roku życia. Koncertowanie przerwał w roku 1946. Ostatni koncert dał w Stanach Zjednoczonych, po to, aby oddać się swojej kolejnej pasji, jaką była wspomniana wcześniej, motoryzacja, a także fizyka i chemia. Hoffmann pianistą był przez całe swoje życie. Trafił do grona najwybitniejszych wirtuozów. Muzyka nie była jednak jego jedyną pasją. Jest znany przede wszystkim z wynalazków. Uzyskał patenty m.in. na proces regeneracji elektrod w akumulatorach, piec na ropę naftową czy łódź motorową. Zdobył ponad 70 patentów, z których wiele używanych jest do dnia dzisiejszego. Uwielbiał matematykę i technikę, więc w przerwach od grania wymyślał coraz to nowsze sprzęty. W wieku 25 lat skonstruował pierwszy automobil, którym przemierzył Europę. Samochody były kolejną pasją krakowianina. Miał nawet swój wkład w powstanie prototypów dzisiejszej nawigacji samochodowej. Jego prototyp współczesnej nawigacji określono jako użyteczne usprawnienie urządzeń wskazujących lokalizację. Monotonny ruch metronomu stał się inspiracją do skonstruowania wycieraczki samochodowej. Stworzył także resory, bardzo pasjonował się motoryzacją. Józef Hoffmann był wynalazcą regulowanego taboretu do fortepianu. Można zresztą nawet zauważyć w czasie konkursów pianistycznych, chociażby konkursu Chopinowskiego, bardzo prestiżowego, że pianiści zaczynają grę, w ogóle kontakt z publicznością, od ukłonu, ale potem zaraz siadają i regulują sobie siedzenie. To jest właśnie wynalazek Józefa Hoffmanna. Jemu to zawdzięczają. Inaczej musieliby wszyscy grać z jednej pozycji, co jest rzeczą bardzo niewygodną. Kształt klucza wielinowego natchnął go do wymyślenia spinaczy biurowych. Warto powiedzieć, że jest najlepszym wynalazcą spośród muzyków, a także najlepszym muzykiem spośród wynalazców. Zmarł w wieku lat 81, można powiedzieć, w pełni sił twórczych. Nigdy nawet na minutę, można powiedzieć, nie ustał. Ciągle coś wymyślał, ciągle coś tworzył, ciągle coś nowego. W Polsce Józef Hoffmann pozostaje nieco zapomniany, czego powodem jest pewnie to, że większą część swojego życia spędził za granicą. W USA jego nazwisko jest wymieniane zarówno wśród najsłynniejszych wirtuozów fortepianu, jak i największych wynalazców obok Thomasa Edisona,
z którym zresztą utrzymywał znajomość. Wielcy znawcy tamtego czasu, muzykolodzy czy też krytycy muzyczni twierdzili, że wykonywał dzieła Rachmaninowa lepiej niż sam kompozytor, co zresztą było potwierdzone przez samego Sergiusza Rachmaninowa, który zapytany, kto jest najlepszym pianistą, bez nawet zająknięcia się powiedział Józef Hoffmann, przed którym chylę czoło. Pracujcie zawsze z uporem, starając się dać wszystko, co leży w waszych siłach. Znajdźcie niezawodnego nauczyciela i polegajcie na jego radach odnośnie do waszej kariery. Nie poddawajcie się pokusie zwodniczej wiary w to, że sukcesy zależą od losu. Najważniejszym czynnikiem jest wasz trud, wasza praca i rozsądne nad wami kierownictwo.